25-letni Kamil Zieliński z Bielawy połowę swojego życia spędził na salach i treningach. Wszystko po to, by doskonalić swoją formę bokserską. Zielin walczy w wadze ciężkiej i dzięki swojej sumienności zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów w 2006 roku, a także stał się młodzieżowym wicemistrzem Polski w 2008. Przed kamerami telewizji sudeckiej Kamil Zieliński opowiedział o swojej największej pasji, jaką jest boks. Cała geneza zaczęła się tak, że to chyba mając lat 12, kolega pokazał mi rękawice i tak jakoś wtedy zrodziła się jakaś chęć do tego. Następnie kolega, który miał większe już doświadczenie w tym, zabrał mi jakąś pierwszą salkę bokserską, zaczął uczyć wszystkiego, okazało się, że mam jakieś tam predyspozycje do tego. No i wysłał mnie do klubu, to jeszcze wtedy był barman Dzierżoniów, trener Marcin Bombik wtedy to wszystko prowadził. Też stwierdzili, że mam jakąś smykałkę, wysłali mnie na walkę, no i tak się jakoś zaczęło. Jednak połamałem wtedy rękę i przerwa była z boksem. Potem Gwarmy tutaj padł, Piotrek ruszył jeszcze nieoficjalnie z klubem i wtedy trenowałem w sumie u Piotrka, ale chciałem brać udział w walkach i startować na arenie tutaj Polski, więc klub był w Świdnicy i wraz z kilkoma znajomymi zaczęliśmy jeździć do Polonii tam na treningi. Okazało się, że w sumie po 4 miesiącach tylko treningów pojechałem na Mistrzostwa Dolnego Śląska, które wygrałem. W sumie przed czasem tą walkę wygrałem i pojechałem na Mistrzostwa Polski, gdzie wtedy zdobyłem pierwsze swoje wicemistrzostwo Polski juniorów w wadze ciężkiej. W 2008 roku Kamil zdobywa kolejne wicemistrzostwo. Niestety kilka miesięcy później przerywa swoją dotychczasową karierę. W międzyczasie na pewno nie byłem nieaktywny sportowo, bo poszedłem na futbol amerykański do Olsu w Bielawie. Tam aktywnie z nimi grałem, zresztą wygraliśmy drugą ligę, za co też chłopakom tam w sumie jakoś dziękuję, bo rozwinąłem się tam fizycznie, wiadomo, takim na treningi. Kontuzyjny sport, dlatego potem chciałem wybrać się na kulturystykę, jednak tutaj dzięki pomocy Łukasza Wawrzyczka, zawodowego boksera z Oświęcimia, byłem ciągle namawiany, żebym wrócił do genezy, do tego, co robiłem zawsze, to wiadomo, to jest pasja, to się kocha. I tak po 3 latach Zieliński powrócił na salę treningową Dzierżoniowskiego klubu. Poznałem Łukasza Wawrzyczkę już jakiś czas temu, w sumie w firmie, do której poszedłem pracować. Jak tylko przerwałem z boksem, wiadomo, to się wiązało z sytuacją finansową, bo do tego mnie skłoniła. Tam świętej pamięci Jacek Ciszbok zapoznał mnie z Łukaszem. Narodziła się przyjaźń, która trwa po dzień dzisiejszy i mówię, to jest dla mnie człowiek, naprawdę nie wierzyłem, że można takich ludzi spotkać, bo Łukasz ciągle wierzył w to, ciągle mnie do tego namawiał. Ja mówiłem, że nie dam rady, Łukasz, patrz, roztyłem się już, nie ma opcji, to kiedyś było, minęło. Powiedział mi takie fajne, magiczne zdanie, że Kamil, lepiej spróbować walczyć, zresztą o to w tym sporcie chodzi, żeby za parę lat, jak usiądziesz tam z dziećmi, z wnukami, żeby sobie nie pluć brody i nie powiedzieć, kurde, nie spróbowałem, tylko nawet jeśli coś nie wyjdzie, to móc sobie być czerwony wobec siebie i powiedzieć, spróbowałem, nie wyszło mi, ale ja dałem się wszystko. W jego przypadku powrót po przerwie zaowocował podpisaniem kontraktu zawodowego. Kamil zapowiada się obiecująco, bo boksował już u nas jako amator, stoczył około 60 walk, z czego był dwukrotnym wicemistrzem Polski. Później miał kontuzję, 3-letnią przerwę, teraz do nas wrócił w październiku i zdecydował się na ten, wydaje mi się, wielki krok w jego życiu, bo będzie pierwszym zawodowym bokserem Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego. Pan Ryszard Skurka, czyli promotor Łukasza i Unibox Oświęcim, wyciągnął do mnie rękę celem zainwestowania we mnie i on uważa, że to jest warte. Ja chcę to udowodnić już 1 marca teraz w Częstochowie. Kamil będzie się starał podbić wagę junior ciężką, choć swój pierwszy zawodowy pojedynek stoczy w wadze ciężkiej. Przeciwnik bielawianina do tej pory nie jest znany. W pierwszym roku pięściarz planuje kilka 4-rundowych walk. Ja chcę pokazać dobry boks, chcę odwdzięczyć ludziom, którzy mi pomagają, bo to jest grono ludzi, tak jak pan Ryszard Skurka, jak Łukasz Wawrzyczek, jak tutaj wspiera mnie również cała moja firma, w której pracuję, tutaj Piotrek Wilczewski, Marcino Karma, chłopaki z EKB Dzierżoniów, w sumie całe miasto Dzierżoniów. Chcę się odwdzięczyć tym, że pokazać dobry boks. Mówię, nie wiem, jak to wypadnie, na pewno ja chcę się zaprezentować z jak najlepszej strony.
Obecnie Kamil na sali spędza wiele godzin, trenując pod czujnym okiem Piotra Wilczewskiego i Marcina Okarmy. Treningi indywidualne wymagają zatem specjalnego przygotowania. Teraz przygotowujemy Kamila do pierwszej zawodowej walki. Ja jestem asystentem, głównym prowadzącym jest Piotr Wilczewski, który będzie za 2 tygodnie. Ja teraz po prostu wykonuję treningi według jego wskazówek i poleceń. To wymaga większego wysiłku fizycznego i musi też być przygotowany psychicznie na to wszystko, tak? Teraz będzie na nim leżała presja, bo to jest jego debiut. Życie Kamila Zielińskiego to nie tylko boks, to również chęć niesienia pomocy innym. Dlatego też sportowiec bierze udział w akcji Drużyna Mistrzów, która jest skierowana do młodych ludzi. Organizacja, która zrzesza celebrytów, muzyków i sportowców poprzez sport, pasję i muzykę, aby ludzi właśnie przyciągać, wyciągać z takich złych środowisk. Może nie tylko złych, nawet ten komputer, no, to jest też złe środowisko, ale mówię też o jakiejś patologii czy narkotyków i tym podobne. Żeby ich wyciągać, przyprowadzać na sekę treningową i żeby wspólnie trenowali tutaj. Akcja ma na celu zmobilizować młodego człowieka i natchnąć go do działania, obudzić w nim ducha walki o lepsze życie. Jestem w ciągłym kontakcie z Arturem Przyłkowskim, w sumie współtwórcą tej całej drużyny mistrzów z Gdyni. On to rozpoczął tam poprzez rugby. Potem jak dołączył do niego Boski Roma z firmy i stworzyli to tak na cały kraj. Cieszę się, że mnie dołączyli do DM Team i chciałbym to dalej propagować, promować. I właśnie dzięki również współpracy z nimi właśnie wyciągać tą młodzież przed komputerów i zaprowadzać na salkę bokserską chociażby. Zielin jest przykładem osoby, która walczy o swoje marzenia do samego końca. Dlatego i my wierzymy, że 1 marca w Częstochowie pokaże boks na najwyższym poziomie.